Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Urzędu Miasta. 25 czerwca o godzinie 10 w sali Narad Urzędu Miejskiego odbędzie się 33. sesja Rady Miasta Wejherowa. W trakcie obrad zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok i odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta Wejherowa. Porządek obrad przewiduje uchwalenie ponad 20 uchwał dotyczących funkcjonowania miasta. Pełen wykaz tematów uchwał znajduje się na stronie www.bib.wejherowo.pl w zakładce Rada Miasta. Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie informuje, że w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Sucharskiego w Wejherowie w dniach od 26 do 28 czerwca bieżącego roku nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów miejskich na liniach 3, 7 i 12, a od 1 lipca w związku z zamknięciem ulicy 10 lutego nastąpią zmiany na linii 2. Dwójka w kierunku dworca PKP w Wejherowie będzie kursowała zmienioną trasą od przystanku Świętego Jana przez ulicę Sienkiewicza, Sobieskiego i Kopernika do przystanku Wejherowo dworzec PKP i dalej bez zmian. W kierunku szpitala trasa dwójki nie ulegnie zmianie. Ponadto MZK informuje, że w dniach od 24 czerwca do 5 lipca nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów na liniach numer 8, 18 i 19. Szczegółowych informacji udziela dyspozytor MZK pod wskazanym numerem telefonu i na stronie internetowej www.wejherowo.pl. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie organizuje 8. edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego Powiew Weny pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta. Tematem tegorocznego konkursu jest Pomorze za setki i tysiące lat, a mottem cytat Davida Michela z książki Atlas Chmur – Czas jest tempem, w którym znika przeszłość. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych od 16 do 19 lat oraz powyżej 20. W kategorii prozy należy przesłać opowiadanie lub dziennik o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, a w kategorii poezji 3 utwory. Prace należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 14 października w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD na podany adres z dopiskiem Powiew Weny. Nagrodę funduje prezydent miasta Wejherowa, a więcej znajdą Państwo na stronie Wejherowskiej Biblioteki oraz strony wejherowo.pl. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie oraz Klub Haftu Kaszubskiego Tulipan organizują w dniu 20 czerwca 7. finał powiatowo-miejskiego konkursu Haftu Kaszubskiego. Impreza odbędzie się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie o godzinie 17. Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej, która dedykowana jest pamięci Anny Konkel, wybitnej hafciarki wejherowskiej z okazji 90. rocznicy urodzin. W części artystycznej wystąpi chór szkolny z Luzina. Zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych w Filharmonii Kaszubskiej, nowym Wejherowskim Centrum Kultury. Pełen repertuar wydarzeń kulturalnych znajduje się na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury www.wck.org.pl. W związku z przestojem technologicznym kryta pływalnia w zespole szkół nr 3 w Wejherowie będzie nieczynna w dniach 28 czerwca do 28 lipca włącznie. Ponowne uruchomienie pływalni nastąpi 29 lipca o godzinie 7. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa serdecznie za tydzień.